Państwa, żeby część z Państwa ustawiła się po tamtej stronie, w odległości 1 metra od tego, co leży na podłodze, i ustawiamy się na całej długości, tak jakbyśmy familiadę ustawiali. Jeden obok drugiego w odległości 1 metra od tego, co leży na ziemi. Część z Państwa proszę, żeby się ustawiła po drugiej stronie, też w odległości 1 metra od tego, co leży na ziemi, na całej długości. Zapraszam teraz absolutnie wszystkie stoliki, słuchajcie, najważniejszy moment na weselu. Najważniejszy i najistotniejszy. Zapraszam wszystkie stoliki. Można na chwilę otworzyć telefony, zgasić Instagrama, zgasić Snapchata, zgasić Twittera i Facebooka. I tutaj na chwilę do nas przyjść weselem. Dobrze, wszystko. Zapraszamy Państwa, zapraszamy jeszcze pozostałe stoliczki, zapraszamy. Na razie Ani i Piotrka, proszę na drugi koniec tego dywanu, na drugi. Dobrze. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, najważniejszy moment tego wesela, nie ten pierwszy taniec, jak ten element jest kluczowy. Teraz chciałbym, żeby Ania i Piotrek ubrali rodziców i chrzestnych w stroje adekwatne do tego, co przez tyle lat, kochani, staraliście się dla nich zrobić. Ona jako delikatna kobieta dostanie to, co lekkie i mało problematyczne w ubiorze. On jako głowa rodziny, jako silny facet, nie bojący się wyzwań, dostanie to, co bardziej problematyczne. Możecie podejść do rodziców. Ania, Piotruś, prosiłbym też świadków, jeżeli mamy ich na sali, żebyście też podeszli, świadkowie, do rodziców i pomogli w ubiorze chrzestnych oraz rodziców. W zeszłym roku, kochani Państwo, graliśmy wesele w Zakopanem dla 250 górali i podczas tego momentu mama pani młodej troszeczkę zastrajkowała i na cały głos powiedziała, że odcytuję, że ona żadną kolejną królową Jadwigą nie będzie. Na co tata oczywiście nie mógł być gorszy i powiedział, że on nie będzie Bolesławem Chrobrym. Ale drodzy Państwo, tutaj nie chodzi o to, czy ktoś będzie królową Wodą, Jadwigą czy inną królową, czy ktoś będzie Łokietkiem, Chrobrym czy innym królem, tylko tu chodzi o wymiar symboliczny, tylko o wymiar symboliczny. Będziesz pamiętał tutaj o tyle? Nie, nie będę przyjął. Dobra. Nie, tylko pamiętaj, żeby wiesz, nie wejść, nie? Dobrze. Świadków prosiłbym na boki. Żeby rodzicom i chrzestnym szło się wygodniej, to panie zapraszam delikatnie krok do przodu, a panowie ustawiają się za nimi. Będzie wam wygodniej. Tutaj zapraszam do siebie Anię i Piotrka. Piotrunię. Dobra. Kochani chrzestni i kochani rodzice, instrukcja obsługi jest bardzo prosta. Jak zaraz usłyszycie słowa piosenki, prosiłbym, żebyście półdyptopami pomalutku, bo dzisiaj wyjątkowo mamy dużo czasu, szli pomalutku do przodu, w kierunku Ani i w kierunku Piotrka. Do Was, kochani goście, jest taka prośba, że jak Wy usłyszycie piosenkę, rączki do góry i machamy tak jak na koncercie. Tyle. Drodzy chrześci, drodzy rodzice, w podziękowaniu za całe dobro, za dar życia, za dar wychowania, za całą miłość,
za empatię, za radość. A nade wszystko, kochani rodzice cudowni chrzestni, za to, że wychowaliście dwojga tak wspaniałych, cudownych, a przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. Kochani rodzice, drodzy chrzestni, to jest wasz czas, to jest wasza chwila, dojście ręce w górę! Drodzy Państwo, zrobiono badania naukowe, w których udowodniono, że wychowanie materialne dziecka do 18 roku życia to tak samo, jakbyśmy zbudowali duży dom z basenem. Już nie mówiąc o emocjach, już nie mówiąc o uczuciach, już nie mówiąc o miłości, bo to wszystko, drodzy rodzice, drodzy chrzestni, co przekazaliście Ani i Piotrkowi, daliście tak naprawdę za darmo. Dobrze, że jesteście i bardzo was kochamy. Zróbcie i wielki hałas. Piotrkowi poprosił, żebym... Aha, nie oddawać, dobrze. Mamy rodziców, drodzy Państwo, na czerwony dywan, tutaj bliżej już, bliżej pary młodej, zapraszam dwie prawe ręce, Ani i Piotrka, czyli świadków. Drodzy Państwo, ze świadkami jest tak. Opcja pierwsza, albo od kilkunastu lat wiemy, kto będzie moją świadkową i kto będzie świadkiem. Dlaczego? Bo z tą osobą zdobywałem Mount Everest i ona była. I z tą osobą zaliczyłem, czy zaliczyłam największy przypał i melanż życia. Tak? I ta osoba była, zawsze wyciągnęła pomocną dłoń. Opcja druga jest taka, że nie każdy ma to szczęście mieć takie osoby i analizujemy, kogo poprosić, żeby był na przykład moim świadkiem, żeby nie było akcji, że świadek o godzinie 18:30 ma już odcinkę życia. Kochani świadkowie, w imieniu Ani, w imieniu Piotrka, wielkie dzięki za to wszystko, co mi nieznane, co tylko waszej czwórce jest znane. Ja ze swojej strony dzięki za wasze zaangażowanie i za waszą ogromną pomoc w organizacji ich wesela. Hałas dla świadków wesel! Drodzy Państwo, byli rodzice, byli świadkowie, ale już na sam koniec takie nasze polskie, proste słowo dziękuję i ukłon do samego parkietu należy się każdej i każdemu z was, to znaczy wszystkim gościom, bo jedziecie z daleka, bo przede wszystkim poświęciliście swój wolny czas, żeby celebrować ich dzień. A wydaje mi się, drodzy Państwo, że na wesele nie zapraszamy byle jakości, tylko zapraszamy osoby, które wpompowały do mojego życia dobro, miłość,
radość, nadzieję i zrozumienie. Wesele, drodzy Państwo, to nie jest sala. Wesele to nie jest jedzenie. Wesele to nie jest tym bardziej jakiś marny DJ. Wesele, drodzy Państwo, to są młodzi i to jest ekipa. Z weselem! Z weselem jest jak z wyjazdem w egzotyczne, piękne kraje. Możemy jechać z beznadziejnymi ludźmi i oprócz widoków i selfików na Instagramie ten wyjazd jest średni. Możemy jechać w piękne polskie Bieszczady z taką ekipą, pić tanie wino za 5 zł z Biedronki, skakać przez ognisko, a ekipa jest taka i to jest najlepszy wyjazd mojego życia, który pamiętam do końca swoich dni. Kochani goście, fajnie, że jesteście. Wielkie brawa dla wszystkich gości, którzy tworzą ich dzień. Wy tworzycie ich dzień, nie ja. Wy, kochani goście. Tak się bawi, tak się bawi. Drodzy Państwo, proszę się jeszcze nie rozchodzić w imieniu Ani i w imieniu Piotrka. Wszystkich... O, jakiś tutaj... Mały król idzie. Wszystkich Was zapraszam teraz na chwilkę na zewnątrz. Każdy dostaje LEDowego balona do rączki. Proszę go jeszcze nie puszczać. Proszę go jeszcze nie puszczać. Trzymamy. Ja tam zaraz do Was wyjdę i wtedy odpalimy to wszyscy na raz. Wesele. Wychodzimy na chwilę na zewnątrz.